Dzień dobry. Chciałbym zaprezentować kilka ćwiczeń siatkarskich. Dom może nie jest najlepszym miejscem do grania meczów, ale zawsze można coś zrobić. Mamy w tej chwili dużo czasu, możemy popracować zdecydowanie nad techniką. Chciałbym zaprezentować, myślę, prawidłową pozycję do odbicia piłki dołem. Dom do trenowania potocznego deszelka jest całkiem niezłym miejscem. Nogi w pozycji stabilnej. Generalnie wszystko w siatkówce musi się odbywać w pozycji stabilnej. Ani nie możemy lecieć za bardzo do przodu, ani do tyłu. Musimy stać twardo na nogach. Lekko nogi ugięte, stopy na szerokość bioder mniej więcej. Ręce oparte na kolanach. To jest prawidłowa pozycja początkowa do odbicia sposobem dolnym. Teraz, jeżeli chcemy piłkę odbijać, ręce musimy mieć luźno przed sobą w takiej pozycji. Później jest złożenie rąk do odbicia. Jedna ręka może być zaciśnięta w pięść, drugą zakładamy i tak odbijamy. Generalnie odbicie jest nogami, nie rękoma. Staramy się odbijać przed siebie. Pokażę teraz tę pozycję bokiem. Stopy na szerokość bioder, nogi lekko ugięte, ręce oparte na kolanach, ręce z przodu. To jest pozycja do odbicia piłki sposobem dolnym. Teraz spróbuję to pokazać w kilku wariantach. Piłką do siatkówki, jeżeli mam taką w domu, piłką jakąkolwiek i czymś innym, co możemy znaleźć w lodówce, byle było, dało się to złapać przynajmniej. A teraz będzie najciekawsze ćwiczenie. Jeżeli nie mam żadnej piłki w domu, którą możemy odbić, możemy równie dobrze to ćwiczyć, łapiąc dany przedmiot. Dłonie. Nie muszą być wtedy złączone tak jak do odbicia dołem, ale pozycja prawidłowa jest bardzo dobrze. Barki wychylone trochę do przodu. To jest tak, stoimy stabilnie, ale ukierunkowani do przodu. Nie na piętach, tylko bardziej na przedniej części stóp. I próbujemy łapać dany przedmiot, w ten sposób ćwicząc poprawną pozycję do odbicia dołem. Na wprost musisz rzucić. Na wprost poproszę. Rzucę chorową ręką. Wprost poproszę. O, pięknie. I w ten sposób można ćwiczyć, przekręcę się w tą stronę. Teraz spróbuję pokazać to ćwiczenie z boku, z profilu, żeby można było zobaczyć odbicie. Ćwiczenie odbicia dołem o tyle łatwe jest w domu, że piłkę staramy się odbijać płasko. Później, jeżeli tą piłkę będziemy potrafili odbić płasko, dobrze technicznie, to dużo łatwiej nam będzie ją podnieść, jeżeli będziemy w warunkach hal gimnastycznych ćwiczyli. Teraz spróbujemy to samo zrobić z odbiciem górnym, ale już bez odbijania piłki, tylko jedna osoba rzuca piłkę, a druga ją próbuje złapać i utrzymać prawidłową pozycję. Jeśli wiecie, jaka jest prawidłowa pozycja do odbicia górę, super. Jeśli nie, postaram się pokazać. Stoimy, nogi mają być stabilnie. Dwie mogą być tak, jedna noga z przodu, druga noga z przodu. Każdemu, żeby było wygodnie. Każdy, jeżeli spojrzycie na zawodników, każdy ma swoją ulubioną pozycję. Ważne, żeby ona była stabilna, żeby gdzieś nie latać, nie próbować. Zaczynamy od tego, że rzucamy sobie piłkę na wprost, łapiemy ją. Później możemy to zmienić i próbować lekko przesuwać kogoś w bok. I sytuacja wygląda tak, że przesuwamy się i stopy przesuwają się razem w kierunku osoby, do której chcemy odbijać. Nie odbijamy w ten sposób, tylko odbijamy przesuwając się w ten sposób. To jest jedno z ćwiczeń, które można wykonywać. To jest podstawowe, bazowe i chyba najważniejsze ćwiczenie. A więc pozycja wygląda tak. Nogi stoją stabilnie, mniej więcej na szerokość bioder. Piłkę łapiemy na wysokości czoła. Nie za głową, nie za nisko. Piłka musi być przed nami, musimy ją widzieć. Palce szeroko rozłożone łapią piłkę. Próbujemy. No właśnie, to jest problem w warunkach domowych, że nie da się na tyle wysoko rzucić piłki. Próbujemy jeszcze raz. Chyba się udało. Najważniejszy jest kontakt wzrokowy z piłką. Cały czas na nią patrzymy, nigdzie indziej. Próbujemy drugą piłką.
Super. Jeżeli nie mam żadnej piłki w domu, to przy ćwiczeniu odbicia górnego ważne, żeby ten przedmiot, którym rzucamy, był w miarę lekki i taki, żeby dało się go złapać, bo jeżeli będzie nam przelatywał między rękoma, a jeszcze będzie ciężki i ostry, to możemy gdzieś w nos dostać, a to nie byłoby fajne, także warto czymś w miarę takim łatwym do złapania próbować, ale można to zrobić. Próbujemy. Ważne jest ćwiczenie pozycji, a nie odbijanie. Dobrze. Przepraszam. Można się umówić, nie zaskakiwać się w warunkach domowych, jakby zmienianie kierunków jest dość trudne. No, prawie że się udało. Generalnie odbicie palcami dobrze w domu ćwiczyć w pozycji siedzącej. Mamy więcej przestrzeni nad głową, więcej czasu na zajęcie dobrej pozycji. W sumie siedząc ciężko jest pozycję zmienić, ale mamy więcej czasu na wykonanie czegoś. I to teraz ćwiczenie dla bardziej zaawansowanych. Bym powiedział, że dobre dla rozgrywających. Odbicie piłki nad sobą, a przy okazji kontrolowanie tego, co się dzieje dookoła. Jest to wysoki stopień zaawansowania, ale spróbujemy. W warunkach domowych jest o tyle trudno, że ten stopień jest dalej nisko. Mam mało czasu na to, żeby stracić piłkę z pola widzenia i odnaleźć ją z powrotem. Teraz będzie wersja jedna. Ja odbijam piłkę nad głową i staram się stracić ją z pola widzenia, spojrzeć się gdzieś w bok, na drugą stronę siatki. My o tym mówimy. Nasze ćwiczenie jest takie, że z drugiej strony ktoś nam coś pokazuje na palcach i to też można w domu zrobić. Ktoś z domowników może nam coś pokazywać, nawet śmiesznego, i możemy zaangażować całą rodzinę w trening siatkarski. To wygląda tak. Tak możemy sobie odbijać i ta osoba, która nam pokazuje, może to robić jak najpóźniej, żeby dawać nam jak najmniej czasu. My możemy zacząć od tego, że odbijamy piłkę wyżej pod sam sufit, a później możemy robić, że odbijamy ją coraz niżej. I tak możemy się bawić tym ćwiczeniem. Jest to trudne ćwiczenie, ale może pomóc wielu siatkarzom w rozwoju. Spróbujemy zrobić to, można też tą inną piłką odbijać na siedząco. Samo odbijanie na siedząco już jest trudną czynnością, ponieważ nie jest łatwo utrzymać, nie można zmienić pozycji, nie mamy zbyt dużego pola manewru. A myślę, że... I to było ćwiczenie dla rozgrywających, tak naprawdę. A teraz takie ćwiczenie już dla najbardziej zaawansowanych. Można zrobić domowe zawody w odbijaniu czymkolwiek. Ja spróbuję wybrać coś ciekawego i poodbijać tym. Przypadkowo znalazłem coś takiego. Spróbuję tym podbijać trochę w pozycji siedzącej, można w stojącej. Myślę, że można wiele ciekawych przedmiotów w domu znaleźć. Byle sobie tylko krzywdy nie zrobić. Ale myślę, że to może być ciekawe. Mogą być to ciekawe zawody, nawet interdomowe. I można sobie w tym czasie wysyłać filmiki i zobaczyć, kto czym potrafi odbijać lepiej. Ja spróbuję. Odbijać pole. Dobra, 10 odbić spróbujemy z tym zrobić. Może odbijając tym lepszym siatkarzem nie będziemy, ale przynajmniej będzie śmiesznie. A tak naprawdę pasja jest najważniejsza i odbijanie czymkolwiek, nie mając piłki,
też może być ciekawym zajęciem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.